survival, to wszystko zastrasza. Survival zdarza się wszędzie, w każdym momencie, każdemu, a najbardziej tym nieprzygotowanym. Dlatego trzeba ćwiczyć, żeby być przygotowanym na wszystko. Mamy 3 patyki tylko. I teraz jak rozpalić za pomocą tych patyczków, bo to jest nie tylko zdobycie suchego drewna, ale także zdobycie suchej rozpałki, to spokojnie zadziała za pomocą krzesiwa. Kładziemy je na krzyż w ten sposób. Przytrzymujemy to wszystko w środku krzesiwem i za pomocą naszego krzesiwa wytwarzamy taką ilość temperatury, aż zacznie się nam zapalać ten nasz materiał. On oczywiście jest najtrudniejszy z tych wszystkich materiałów, dlatego że jest to drewno, nie? Wyciągamy to pod spodu. W sytuacji awaryjnej mielibyśmy 10, 20, 30 takich kawałeczków. Można by je wtedy po prostu, wiecie, przygotować, położyć i dokładać następne. Bo teraz wypalą się tylko te wiórki, a to grubsze się nie zapali. I tyle. Czasem chcemy to bardzo uprościć, odpowiedź na to pytanie. Więc mówimy, że survival to przede wszystkim przetrwanie. Bo faktycznie chodzi o to, żebyśmy wszyscy przetrwali i nikt z nas nie doznał uszczerbku ani na zdrowiu, ani w życiu. Ale dzisiaj musimy powiedzieć, że survival to też jest zabawa, po prostu. To jest coś, co robimy dla naszej przyjemności, to jest trening, to jest wyjście na zewnątrz, to jest obcowanie z naturą, to jest poznawanie ludzi, bo to jest dużo naprawdę wyzwań właśnie w pracy z ludźmi. Więc survival to jest dosyć takie szerokie słowo, szerokie pojęcie, które pozwala nam w jakiś określony sposób funkcjonować i żyć, kształcić się, wyrabiać swój kierunek w życiu, ale też po prostu się bawić. No tutaj już legendy w Polsce krążą na ten temat, co to znaczy, a już powiem takim językiem, tak na krótko, telegraficznie, to sztuka taka poradzenia sobie w trudnych, ekstremalnych, jakichś krańcowych sytuacjach. Sztuka poradzenia sobie. Szczególnie trudne sytuacje niekoniecznie się pojawiają w nieznanym lesie, na pustyni, czy dalej od domu, ale w swoim mieście, które wydawałoby się człowiek zna jak swoją kieszeń, to te pułapki cały czas gdzieś tam są i jeśli się ma trochę smykałki i się człowiek orientuje w tym świecie tego survivalu, to oczywiście łatwiej sobie z tym wszystkim poradzić. I wtedy zrobi ci się na tyle głęboki zygzak, jeśli będziesz się tak chłopał, że jak wtedy złapiesz w tych zygzakach dolinki i je ułamiesz, same dolinki tylko, to ci się wyrówna w połowie i zostanie. Ale ja myślę, że wiesz co, nie, jak to my mówimy w survivalu, nie naprawiaj tego co działa, zjedź tylko te krawędzie. Survivalia to spotkanie przede wszystkim specjalistów. Specjalistów, których zrzesza słowo survival. Na obiekcie znajduje się blisko 140 osób, które w jednej części są odbiorcami sprzętu, odbiorcami różnych gadżetów, a z drugiej strony producentów, którzy te właśnie gadżety i sprzęt produkują. Wszystko wokół outdooru, wszystko wokół spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Mamy przeróżne sposoby nocowania, dzisiaj możemy wszystkie przetestować i od rana tak naprawdę i warsztaty, i ta część testowa trwa. Survivalia w założeniu miały zrzeszyć całą grupę odbiorców właśnie survivalu, którzy zarówno testują, jak i pokazują. To jest to miejsce, w którym będziemy czerpać wiedzę, uczyć się nowych rzeczy i co roku spotykać się w tym samym miejscu ogromną grupą survivalową. To jest aspekt, ma tutaj jakiś taki poznawczy, że dajecie się poznać w ogóle szerzej. Przybliżacie ten temat ludziom normalnym, ludziom z ulicy, nie mówiąc o tym, że ktoś, kto w tym uczestniczy, to ma możliwości pogłębienia tego tematu i zaznajomienia się takiego głębszego z problemami, które gdzieś tam się mogą pojawić w tym nieznanym terenie.